Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe ciasto z batata bez użycia jajek i nabiału. Zapraszam serdecznie. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali 170 g mąki ryżowej, 150 g mąki jaglanej, 250 ml napoju ryżowego, 1 szklanka ugotowanych batatów, 1 łyżka cytryny, 130 g cukru trzcinowego, 4 łyżki oleju rzepakowego, 1 płaska łyżeczka cukru waniliowego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, foremka o wymiarach 25 na 12 cm. Bataty obieramy, kroimy na mniejsze kawałki, gotujemy przez około 40 minut, następnie ugotowane bataty ugniatamy. Tak przygotowane bataty przekładamy do szklanki. Do naczynia wsypujemy mąkę ryżową, mąkę jaglaną, cukier trzcinowy, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, cytrynę, olej rzepakowy, ugotowany batat, napój ryżowy, i całość mieszamy. Tak przygotowaną masę przekładamy do foremki i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni góra-dół od 45 do 55 minut. Tak prezentuje się batat po wyciągnięciu z piekarnika. Po jego wystygnięciu możemy go posypać cukrem pudrem. Teraz pokroję batata, aby pokazać Wam, jak on wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe krokiety bez użycia jajek i mleka. Zapraszam serdecznie.